Więc spacer trwał prawie 3 godziny i dlaczego po prostu tak przedobrzyłem? Za dużo to jest dla mnie. I to nie chodzi o 3 godziny, nawet samo chodzenie 3 godziny to byłoby dla mnie dużo, bo ostatnio w związku ze zmianą diety, w związku z tym, że w ogóle energii nie miałem, no to głównie leżałem, tak? Więc przedobrzyłem. A tu jeszcze proszę wziąć pod uwagę, że puszek, nie wiem ile waży, z 60 kilo może waży już nawet. I on cały czas się szarpie, więc nie dość, że 3 godziny chodzenia, tylko jeszcze muszę go cały czas kontrować. Wielokrotnie go muszę pociągnąć. Wielokrotnie się zdarzało, że ja po prostu z nim walczę. A jak widzi innego psa, szarpie się, no to muszę go ciągnąć. Więc to 3 godziny bardzo mocnego wysiłku. Jak wróciłem się, położyłem, to w ogóle z łóżka wstać nie mogłem. Naprawdę, naprawdę przedobrzyłem. Musiałem wypić naprawdę bardzo mocną kawę, żeby w ogóle jakoś kontaktować. A dlaczego to tak długo trwa? Bo ja mam taki nawyk, że dzwonię sobie do znajomych. Jak sobie chodzę z psem, sobie gadam, no takie fajne uatrakcyjnienie. Jak gadam ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, przyjaciółkami, to nie zauważam zmęczenia w ogóle. I po prostu troszkę rozmawiałem dzisiaj i nie zauważyłem tego, że tak długo, no. I dlatego jest późno, bo tak naprawdę mógłbym już chyba o 20 zrobić, chyba po 19 wróciłem, ale po prostu leżałem 2 godziny ani ręką, ani nogą. Naprawdę byłem tak zmęczony. Dlatego się wręcz zmusiłem, żeby wstać, bo no. To jest właśnie osoba, która ma totalnie wypierdolone swojego widza. Który jego osoba, która śledzi, nawet nie widza, fana. To jest osoba, która ma kompletnie wypierdolone swojego fana po prostu. No, widziałem tam wpisy niektórych osób, że się cieszą, że jest live. No nie chciałem jakby kogoś zawieść. To nie chodzi o pieniądze, więc no, nie chciałem jakby zawieść państwa. Wspomniałem o tym live, miałem taki zamiar i po prostu troszkę rozmawiałem dzisiaj i nie zauważyłem tego, że tak długo. No. Ale chujowe zachowanie, ja pierdolę. Wstyd, wstyd po prostu. Było za długo z puszkiem, byłem zmęczony. Ja już jestem starszym panem, szanowni państwo, 43 lata. Szybko minęło, więc ja już się tak nie regeneruję jak wtedy, gdy miałem 18 lat. I 3 godziny spaceru z psem, po lekach oczywiście, to jest dla mnie o wiele za dużo. Podejrzewam, że jutro będzie horror. To jest tylko pokazuje totalny brak szacunku do drugiej osoby, do drugiego człowieka. Jeżeli dla ciebie jest to okej i chcesz śledzić taką osobę, to okej, śledź sobie ją. I takie osoby, które mają podejście takie jak ty, że nie widzisz w tym problemu, jesteś przyczyną i dlaczego cały czas szuramy, ponieważ nie masz odwagi wziąć odpowiedzialność, żeby powiedzieć okej, lubiłem tego gościa, ale jeżeli on jest taką osobą, jeżeli on się zachowuje w taki sposób, nie będę go wspierać.